No dobra, wychodzi na to, że jesteśmy na żywo. Cześć wszystkim. Mamy problem techniczny, zresztą jak zawsze. Otóż ustawiłem sobie wszystko pięknie z nowym układem, żebym sobie czat widział na osobnym urządzeniu. Potem się okazało, że ustawiłem ten czat na zupełnie inny stream. I będąc przekonany, że nikogo dzisiaj nie będzie, na spokojnie sobie wszystko robiłem, po czym zorientowałem się, że słabiutko. A teraz lepiej. A teraz powinno być lepiej trochę. Więc ustawiłem sobie wszystko pięknie i byłem przekonany, że nikogo dzisiaj nie będzie. Pierwszy po Nowym Roku, znaczy po Sylwestrze. No i zorientowałem się, że jednak chyba coś źle ustawiłem, więc stąd minimalnie, ale za cicho nadal. Czekajcie, to nie wiem jak to później będzie wyglądało z dźwiękiem gry, ale możemy spróbować coś jeszcze ustawić, więc nie wiem, czy wszyscy mają problem ze słuchaniem. Teraz lepiej? Więc witam Mariusza, drugiego Mariusza, Konrada, Kaśko, Cthulhu, Rylach i Konanus. Teraz lepiej. Dobra. Mam jeszcze chwilę, znaczy moment zapasu na tym urządzeniu, więc jak coś spróbujemy, wychodzi na to, że może będzie Robert Paska. Kurczę, dużo osób, które są po raz pierwszy, a ten stream dzisiaj miał się ogólnie nie odbyć i byłem na granicy tego, żeby dać sobie spokój już z tym. Słyszycie muzykę w ogóle, bo też chcę się upewnić. Pozmieniałem kilka rzeczy i nie jestem do końca pewien. Cześć Notor. Wow, sporo ludzi. Więc miałem właściwie tego nie robić, ale okazało się, że zrobiłem i widzę, że kurczę, jest trochę osób, trochę was przyszło. Dobra, więc będziemy grali w Kolad, polską grę, która swojego czasu mnie trochę zmęczyła tym, że się zaciąłem na niej, a wydaje mi się, że to będzie fajny tytuł Dotchnienia Grozy, bo on jest, ta gra jest wizualnie, przynajmniej tak pamiętałem, była wizualnie całkiem fajna. O, Rufus, wow, kurczę, ile was tutaj jest. I pomyślałem, że to świetnie pasuje do klimatu Tchnienia Grozy, bo opisuje historię, tutaj oczywiście wszyscy mogą mi teraz poprawiać, korzystając z Wikipedii. To jest historia o rosyjskich studentach, którzy zaginęli gdzieś w górach, nie wiem, co to było, Ural czy co, ale to było bardzo tajemnicze, ponieważ znaleźli później chyba ich namiot, gdzie wszyscy się rozbiegli, w ogóle pozdzierali z siebie ubranie i tak dalej, więc cała historia, poczytajcie sobie o tym. To była jakaś przełęcz, jakaś tam, właśnie wystrzelek by był to. O, dokładnie. Paulka, dziękuję. Kurczę, masa nowych ludzi, skąd byście się wzięli, cholera? Myślałem w ogóle, że to będzie ostatnia gra, która będzie się pojawiała na streamie, bo w maju będę musiał zrobić absolutną pauzę. Tak czy inaczej dziękuję, że jednak jesteście, bo wychodzi na to, że chyba jest jakiś sens w tym wszystkim. Dobra, więc może zacznijmy. Tak jak mówiłem, już to kiedyś grałem, ale dałem sobie spokój. Mam nadzieję, że z pomocą, nie wiem, może butek będzie. Muzyka jest zbyt głośna do tego, co mówię. No dobrze, to mogę, to mówcie teraz, zanim ja zacznę. Sobie ściśnijmy sobie to. Nie wiem jak teraz, ale mogę jeszcze siebie podgłośnić, ale to już chyba zaczynam trochę. Jakie macie wymagania techniczne, słuchajcie, to może ja siebie dam trochę głośniej, jeszcze tu jest coś takiego, co mogę zrobić i dajcie mi sekundkę, limiter, poziom, dobra, to dajmy siebie
troszkę głośniej. Okej, tak powinno być trochę lepiej. Więc... Kurczę, wiecie co? Nie wiem jak wy, ale... Trochę jednak zima mnie uderzyła w zdrowie, więc... Dobra, więc jak coś, to wywołujcie mnie małpą i tak dalej, bo tym razem zrobiłem sobie pełen ekran, a cały czat mam na osobnym. Vermin, Izak, kurde. Wow, masa ludzi. Dobra, to słuchajcie, ja nie będę tracił waszego i swojego czasu i zacznijmy ten oto tytuł. Tytuł w ogóle zrobiony przez Polaków. Ostatnio grałem w Shadow Warrior 2. Byłem zdziwiony na sam koniec, że jest to polski tytuł. I był to fenomenalny tytuł. No dobra. O, jeszcze Domin. Kurde, masa ludzi. Wszystkiego dobrego w nowym roku. Mam nadzieję, że impreza się udała. Ja poszedłem spać o 21, po czym 56 years ago, Russia, okay. The Northern Ural Mountains. A group of 9 students of the Ural Polytechnic Institute embarked upon a difficult winter expedition to reach the Otorten Mountain. Their journey seemed to progress according to plan. However, on the 7th day of their trip, the weather conditions worsened. They lost their orientation and were forced to set up a camp on the slope of the mountain called Kolat Siakl. It was their last stop. 3 weeks later in Yekaterinburg, when their families received no word of their success, the first rescue expeditions were sent. On February 25th, 1959, an abandoned encampment was found. The tent was torn down and covered with snow, with all the group's belongings left inside. Further examination revealed it was cut from inside out. The surrounding footprints indicated the crew had fled the tent. They were barefooted. This suggests a frantic escape, characteristic of people scared out of their wits. Two sets of prints led to a forested area down the slope. The rescue team found an improvised fireplace and two bodies. They were lying in but their underwear, with cuts and scratches to their limbs, suggesting they had tried to climb the tree in panic. What could terrify them so much? The next three bodies were found scattered a few hundred meters from the first discovery. One of them had suffered a fractured skull, this despite no evidence of a struggle. It took the spring thaw, 2 months later, to enable the rescue team to find the rest of the victims. Isaac, the last four skiers were found buried in a thick layer of ice and snow. Their autopsies led to even more bizarre findings. All of the bodies had severe internal injuries caused by an undetermined force, similar to that of a serious car accident. No external damage nor bruises were visible, besides a tongue ripped from one victim's mouth and a strange orange skin color. Much speculation arose from these puzzling events. Such theories included attack from the local tribesmen, from an avalanche or animals. Each theory, however, only served to create more questions. The truth behind this tragic course of events remains unexplained to this day. What really happened? Maybe the answer still waits to be discovered, deep under the snow. Okej. No, to tak jak wspomniałem, historia nie jest zbyt wesoła. I zaczynamy. Cześć, witam wszystkich nowo przybyłych, których jeszcze nie pozdrowiłem. A słuchajcie, na początek jeszcze sobie tylko ustawię czułość sterowania, bo to jest najbardziej irytująca rzecz. Dobra. Ach, jeszcze troszkę przepraszam was. Dobrze skalibrowane sterowanie na początku gwarantuje dobrą zabawę później. A, dobra, w ogóle
tak jak powiedziałem, wizualnie ta gra wówczas mnie bardzo urzekła. A tutaj to się czuje po prostu jak, kurczę, na dworcu w Wałbrzychu. I albo w Half-Life'ie. Więc ta gra jest fajnym tytułem, wydaje mi się, dla ludzi, którzy nie lubią gier komputerowych, albo wydaje mi się, że gry komputerowe są taką typową napierdzielanką, bo z tego co pamiętam, tutaj właśnie nie ma takiej akcji bezpośredniej. Tutaj do nikogo się nie strzela, chyba coś nas atakuje, ale nie, głównie chodzi się i taki, jak to się chyba nazywa popularnie, jest to symulator chodzenia, ale symulator chodzenia w bardzo fajnych warunkach, powiedziałbym. Więc no, ogólnie wszystko wygląda, no, gra była robiona przez Polaków, więc klimaty naprawdę bardzo swojskie tu są. No i tak naprawdę nie wiemy teraz, co robimy. Okej, to jest kolejna rzecz, która, to jest rzecz, która mnie strasznie irytuje, szczególnie w tych nowych grach też to się dzieje. Zielenina, po prostu wszystkie drzewa się ruszają, wszystkie liście się ruszają, wszystko się cholera tutaj musi ruszać. To mnie doprowadza do szału. Pamiętam, odpaliłem Wiedźmina trzeciego jakiś czas temu tak na spróbowanie. I fakt, że każde źdźbło musiało się ruszać, to jest naprawdę, to jest jakiś ewenement. Ja nie wiem, czy ci ludzie w ogóle kiedyś byli w lesie, widzieli prawdziwą trawę, jak ona się zachowuje. Dobra. Może bez zbytniego bajdurzenia tutaj ruszę się dalej. I tak naprawdę nie wiemy nawet, co tutaj robimy w tej grze. Takie gry lubię, ponieważ zawsze wtedy pojawi się ktoś na czacie, który mi wyjaśni, co mam robić. Jak widzicie, mamy zamieć. Mam nadzieję, że kaca wszyscy już wyleczyli. Nic się złego nie zdarzyło. Policja nikogo nie spałowała. Oj, 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 oj. Coś tutaj bohater ma lekkie problemy ze wzrokiem. Okej. To z tego co pamiętam, to chyba tędy się szło, ale nie jestem pewien. O! Czyżby ktoś tutaj sobie pomalował nóżki? Dziwny las. Wejdźcie sobie na stronę tej gry na Steamie. Ktoś wrzucił zdjęcie dokładnie z takiego właśnie, taki widok na żywo, że jest jakaś droga i pochylone drzewa. Tak, jasne. Pakujmy się do dziury. Jak ktoś grał w Blair Witch Project tego nowego, to takie podobne klimaty się zaczynają robić. O, w mordę. No, Okej. Co się dzieje? Ślady. Czekajcie, to są moje ślady. Ja pitole, nie. O nie. Gra, która uwzględnia ślady w śniegu. Nienawidzę takich. Dobra, zobaczmy, gdzie możemy dojść. Oj, oj.
Dobrze, ja idę. Kurde, człowiek do sklepu po bułki wyszedł, aby zamieć. Ej, nie, bez kitu. Co tu się dzieje? No nie do końca podoba mi się na razie to, co widzę. O. Ciśnij E. No dobrze. Pakujemy się do kogoś. No dobrze, no to przeszliśmy przez zamieć. Sukces. I nie umarliśmy ani razu. Chcę osobom, które po raz pierwszy tutaj są, chcę przypomnieć, że umieranie jest moją socjalnością. Jaki napis, Arek? No dobrze, więc budzimy się w namiocie i widzimy jakieś oko Saurona i bardzo duże bałwany, ktoś podlepiony. F by wyświetlić... F1 by wyświetlić pomoc. O Jezu, F1. Bieganie. Lewy shift głęboki się jest męczące. Tak, to prawda, jest męczące. Właśnie w obozie wyznacz cel bezpieczny trasy przemarszu. Możesz skupić wzrok na dowolnym obiekcie, lub się przyjrzeć, wyśledzić sobie drogę latarką, stajesz się bardziej widoczny. Bardziej widoczny czemu? Bacznie obserwuj okolice, by skutecznie nawigować przy pomocy mapy i kompasu. Trudne strony przez smyki skalne, utrzymać szpach. Okej. Raporty. Okej. Artykuły. No dobrze. Fajnie by było wiedzieć, co my tutaj w ogóle robimy. Zapisywanie, okej. Przybliż prawy przycisk myszy. Okej, jesteśmy tutaj. Tu są jakieś... Obniż mapę, lewy przycisk myszy. Zamknij mapę M. Dobra. Czyli takie bieg na orientację. Zupełnie sobie nie przypominam tego, żebym kiedykolwiek brał pod uwagę, jak wówczas grałem, te współrzędne, do których najpewniej trzeba dotrzeć. Co, no, Izak, nie ma opowiadań o nazistach. Chyba nie ma. W klasycznej grozie chyba nie było opowiadań o nazistach. Kurczę. Strasznie dużo was tutaj. Dobra, więc musimy nawigować, tak? 37 minuta północ, 62 minuta
Wschód. Dobra, my jesteśmy w której? 31, czyli... Dobra, no ABC nawigacji, tak? W dół to jest więcej, w górę mniej. Tak, tak. Kurde, będziemy nawigować. Czyli musimy około 31.59 szukać, tak? 31.59. 31, 37, 62, ok. 37. Czyli po środku tego dziadostwa, co tutaj widzimy. No dobra, sprawdźmy. Możemy sobie zapalić latarkę. Jak widzicie, gra jest całkiem sympatyczna wizualnie i poza tym niepokojącym czerwonym czymś i tymi dużymi bałwanami, to wygląda jak zwykła podróż po Beskidzie Niskim. No dobrze, co tutaj mamy? I set out the moment I heard about the incident. I was in the area, so I reported to the unit myself to be automatically assigned to the case. I arrived at Vishai on February the 19th. A couple of... Kurczę, miałem nadzieję, że on będzie czytał to. Co tu się odpierdziela? Chyba musimy spadać z nim, tak? Ktoś tutaj jakieś kwasy brał. Łapać dziada. Co to za świetlisty człowiek? Kurde, pies Baskervillów. No, stary. No, jeszcze kawałek. Dasz radę. Gdzie on uciekł? No dobrze, czekajcie, bo ja chyba się pogubiłem i nie przeczytaliśmy dokładnie, o co tutaj chodzi. While waiting for them, I started asking around to see if anyone from among the locals knew anything about the incident. One of them said he had a hunting cabin in the search region and knew the area very well. I decided to use him as a guide. When the rescue team had finally arrived, I explained to them what the unit's role was in this mission and that all discoveries or observations should be brought to my attention before anyone else's. We established priorities, checked the equipment, and set off right away. It was not until February the 26th we found the tent that I believe belonged to the students. Initial findings show that the people in the tent cut its sidewall and for some reason tried to escape from it in panic. The tracks in the snow led to a forest a kilometer and a half away. But the trail went cold after 500 meters and we had to carefully search the entire area. This was not a place of any average incident. We had shivers crawling all over our bodies because of the narracja nie jest po polsku. Mógłbym wam robić narrację po polsku, ale ten gadający głos w mojej głowie mi nie pozwoli. Tak, kamień naciśnij E. To wydaje mi się, że chyba odkryłem, dlaczego się ostatnim razem zaciąłem w tej grze. Po prostu nie sprawdzałem tych wszystkich. Jak ja mogłem tego nie robić? Dobrze. Więc 7 to północ, 52 wschód. Północ, 52
Tu. Czyli to będzie, jak się tam dostać? Tu jest jakiś przesmyk. Tędy albo tędy, czyli musimy się udać od kamieni na lewo od namiotu i tędy. Dobra. Dobra, dobra, dobra. Oczywiście nie zgubiłem się, więc wiem, gdzie idę. Właśnie najbliżej mnie. No dobrze, więc możemy spróbować, bo nie byłem pewien, czy mamy to robić po kolei, mam wrażenie takie. Ale możemy spróbować szukać tych najbliżej mnie. 43, 44. Nie ma za dużo bliskich mnie. Czekajcie, bo ja jestem trochę głupek w tym, jak to się nazywa, czyli tak, północna to będzie w pionowej osi. Czyli w tej chwili wszystko, co jest poniżej 37, to jest na górę. Wydaje mi się logiczne, żeby pójść najpierw na ten najbardziej oddalony, a potem po prostu schodzić w dół, żeby mieć już z bani ten... I potem ewentualnie ten, i to będzie 82, 14, to byłby gdzieś tutaj, czyli najpierw pójdziemy tu, później udamy się tu. Chyba tak zrobimy właśnie. Zobaczmy, bo nie jestem pewien. Wszystkie będą już później coraz niżej. Więc sprawdźmy, dobra, tylko gdzie jest teraz ten namiot cholerny. Kurde, tylko bieganie w tym śniegu. Będzie gdzie pomęczące, dobra. Tu jest jakiś totem. Totem potem. Dobra, jest namiot. Czyli idziemy w tamtym kierunku. Tak, więc jest to gra na zwiedzanie Uralu. Jeżeli ktoś był w Rosji na Uralu, to proszę się przyznać. Jestem bardzo ciekaw, jak bardzo podobne warunki panują tam w górach. A to już wiemy, gdzie iść. Dobra, ale teraz żebyśmy mieli absolutnie pewne, że wiemy, gdzie iść. Bo oczywiście nie ma pokazanego, gdzie jesteśmy. Namiot. Oj, poszliśmy chyba tędy. Powinniśmy chyba iść tędy. Co to jest za oznaczenie? Jestem ciekaw. Kurczę, to jest aż trudne. Północ jest czerwona strzałka. Czyli musimy być bardziej na wschód w tej chwili. O kurde, bez kitu ta gra to będzie... Lekki koszmar, jak nie mam podanych, gdzie jestem na mapie. Fuck. Rzeczywiście to jest gra na orientację. Dobra, zakładam, że jestem gdzieś tutaj. To zejdźmy w dół chwilę. O, nie połammy nogi. Wygląda to, że może idziemy w dobrym kierunku. Co to jest za oznaczenie?
O, jest most. Dobra. Jest most. Czyli to jest most. To jesteśmy w dobrym miejscu w takim razie. Czyli teraz idziemy na wschód od mostu. Idziemy tą kotliną. Tu by się zgadzało. Dobra. Ta gra trochę mi przypomina w koncepcji ten Lone Dark, który był ostatnio na Epiku za darmo i oczywiście za każdym razem jak odbieram jakąś grę na Epiku za darmo, to sobie myślę, że na starość sobie pogram. Och kurde, tylko już za szybko się męczę. Za dużo wódki, za dużo fajek. Dla mnie jest niesamowite to, że tyle osób się pojawiło. Nadal jest niesamowite. Dobra. Którędy będziemy iść? Chyba tędy. Nie? Ślepy zaułek. Oj, w ogóle muszę dokończyć pracę nad nowym odcinkiem, który pojawi się we wtorek, bo trzy ostatnie puściłem z automatu i od jakiegoś czasu leciało, co tu błysnęło. Teraz mam przygotowany jeden długi materiał i kilka krótkich odcinków, w tym sporo Grabińskiego. Dobra, to jest chyba ta woda. Czy na pewno możemy iść po wodzie. I co tam się odpierdziela? A sprawdźmy. Co tu się dzieje? Swoją drogą przypomniała mi się gra, o której wspominałem chyba na jednym ze streamów, która jest dosyć podobna w koncepcji do tego. Dear Esther się nazywa. Polecam każdemu, kto lubi fajne historie, dobrze powiedziane. Dear Esther jest na pewno takimże tytułem, pomimo że jest to dosyć stary tytuł, to moim zdaniem warto uwagi. Dobra, zobaczmy co tutaj się dzieje, bo mamy jakieś totemy. Mamy czerepy również, bardzo zachęcające jak na Ural. Gdybyśmy wchodzili może do zamku Drakuli, to nie byłbym tak bardzo zdziwiony, ale tutaj jest to lekko niepokojące. Nadal nie wiem, czy ta gra to jest jakaś alegoria, czy na serio, bo kto normalny w takich warunkach będzie zapierniczał. Ja jestem w odpowiednim miejscu.
O, jaka buźka ładna. No dobra. Kupię wrażenie, że już jestem wystarczająco dalej niż to, co sam grałem. Jeszcze może nie zauważyłem tego, że mapa rzeczywiście ma jakieś oznaczenia. Ja pierdolę. Ja byłem przekonany, że w tej grze nie można zginąć. Co to było? O nie, nie, nie. O kurde, to musimy spieprzać tam teraz. Okej, czyli wszyscy się teraz rozbiegają tutaj, każdy w swoją stronę, tak? Ja pierdolę, przepraszam. Dobra, pójdźmy może do tego miejsca teraz. 1483, będziemy iść... tutaj. Arek, po prostu praktyka czyni mistrza. I ty możesz zginąć jak Jacek B. Dobra. Dobra, czy ty jest tam? W takim razie... Czekajcie, to teraz tak, muszę iść na północny wschód, czy tam, dobrze, dobrze. No ale a propos zgonów, to Remothered, ten ostatni epizod, właściwie ostatnie półtora epizoda nie miał sobie równych. Śmierć po prostu do kwadratu. Oszukać przeznaczenie, co to nie było. Okej. Teraz sobie pomaszerujemy w innym kierunku i trochę niepokoi mnie jednak fakt, że w tej grze można zginąć, ponieważ jednym z powodów, dlaczego wybrałem akurat Collat, pomyślałem sobie, że to będzie taka przyjemna gra, gdzie zrelaksuję się, pochodzę sobie właśnie po tych górach, a teraz mam wrażenie, że znowu trzeba tutaj się męczyć z jakimś mrocznym badziewiem. Dobra, czyli doszliśmy, czy nie wiadomo gdzie, ale widzę światło, to idziemy za światłem. No miałem jeszcze wybór pomiędzy Outlastem albo Layers of Fear drugą częścią, ale sobie pomyślałem, że Outlast na pewno mnie po prostu zajedzie jak burą, jak burego psa. A Layers of Fear, no, znając pierwszą część, to tam też można się trochę wystraszyć. To pomyślałem sobie właśnie, że taki spacer po lesie to będzie coś, co ja lubię. Ja lubię ogólnie spacerować po lesie i myślałem sobie, że to będzie gra dla mnie. Czekajcie, bo to chyba coś mi się popieprzyło z kursem. No dobrze.
Znowu widzimy śnieg. No, dobrze. Może sprawdźmy w takim razie. Teoretycznie idziemy w dobrym kierunku, ale czy tu jest jakaś droga? Mamy jakiś totem. Jest totem, to jest i droga chyba. Motherfucker. Łapmy go. Gdzie oni wszyscy zapieprzają? No, nie pykło. Kurczę, Agent Orange po prostu. Ktoś tutaj nam walnął. No to i ten Carter był u mnie na liście przez długi czas, ale nigdy mi nie było dane, więc... To wie. Jeszcze mam taką grę Going Home, ale nie jestem do końca pewien, na ile to jest horror. Albo na ile... Wow, wow. O, dzięki. Wszystkiego najlepszego. Kaśka i Janek. Dzięki, Kaśka, dzięki, Janek. Naprawdę dziękuję. Dobra, chwila, zgubiłem się. O, matko, jakaś pomarańczowa mogła mnie gonić. Przepraszam, muszę uciekać. Dzięki za wsparcie. Nie wiem, gdzie biegnę. Dobra, pomarańczowa mgła już nie jest ze mną. No, teraz się w ogóle już pogubiłem. Jakieś drzewo przede mną. Dobra, sprawdźmy, czy my idziemy teraz na południe. Nie mam pojęcia, gdzie jestem. Czekajcie, zszedłem gdzieś... Jak mnie te dziadyki tutaj... Dobra, zobaczmy, o co chodzi z tym drzewem w takim razie. Mam nadzieję, że wszyscy nadal zdrowi i nikt jeszcze nie padł od wirusa. Co my tu mamy? Dzień dobry, Mariuszu. I decided to thoroughly search the area between the tent and the tree line. I discovered the other bodies every few hundred meters apart. Their position indicated the victims attempted to return to the tent as fast as they could. This could mean that the threat was gone and the group decided to go back to the tent, or just the opposite. Someone or something appeared from the forest and forced its victims to run. At this point, it is difficult to determine what exactly happened. Collected small samples from all bodies for further research at the unit's laboratory. I discussed the situation with the rest of the rescue team, and afterwards they focused on the visual inspection of the tent and areas by the trees, and I entered the forest. Dobra, żebym ja cholera wiedział, o co tu chodzi. Czyli my gramy... Bo to myślę osobą, która szuka tychże ofiar, albo tego, co się raczej zdarzyło z nimi, odszukuje ciała, tak? Ale... Nie, właśnie tutaj nie wiem, kim gramy. Co to są tylko te... Aha, okej, to są jaskinie, tak? To jest wejście do jaskini, a my idziemy na północ... Jakiej płci jest poszukiwać? No, chyba płci męskiej. Ale nie chciałbym tutaj być. Głos ma męski. Nie wiem, o w mordę. Paszed won, paszed won. Kysz, siła nieczysta.
Czemu mnie śledzisz, demonia jeden? To jest straszne. Nie, na serio, kurde, czuję, czy jesteście nocą w jakimś lesie, aż dreszcze mnie przeszły, szczerze mówiąc. I idzie za wami jakiś dziad. No nie wiem, no postać by musiała zdefiniować sama siebie, więc nie wiem. Zakładam jednakże, że jest to mężczyzna. No, szukamy wejścia do jaskini. What the fuck? 39N. Czy to jest jedna z moich... Nie, dobra, czekajcie, bo ja się boję, że zaraz mi ten dziad łypnie od tyłu. Ja sobie pozwolę otworzyć notesik. Mam tutaj taki notesik, mogę, albo nie w tym notesiku. Ten notesik jest na specjalna rzecz. Moje RPG-owanie. Dobrze, musi... O, tu jest notesik na nie RPG-owanie. Jakbym jeszcze po rosyjsku coś mógł powiedzieć, to było wybornie, ale... da, 39N, 91... Jest... 39... 91... Jest, sobie zapiszę. Rzecz mówiąc, lubię gry. Lubię gry, które wymagają od gracza właśnie zapisywania rzeczy, ale nie jestem pewien, bo może to jest tak, że... To poszlaki gdzieś tutaj są opisane. No nie. Na przykład swego czasu odpaliłem taką grę. Była sobie taka gra kiedyś SSR i oni robili różne gry strategiczne i sporo adaptacji RPG-ów AD&D. Między innymi Dark Sun zrobili. Taki RPG, jak ktoś siedzi w RPG-ach, to wie, o co chodzi. Nie chodzi o to, o czym jest gra, bardziej o to, o fakt, że żeby grać w grę, trzeba było mieć do tego jeszcze książkę, która nie była jakby książką RPG-iem per se, tylko opisem np. lokacji, opisem co, gdzie można znaleźć i tak dalej, i tak dalej, więc jakby to był wyższy poziom wówczas. Dzisiaj to prowadzi za rączkę, tutaj kliknij, tam pójdź. Więc jakby doceniam fakt, że właśnie trzeba zrobić coś więcej. Jak choćby wyciągnąć notesik i zapisać. A teraz to już zgubiłem. Co to jest? Nie. We are sitting in room number 23. Although sitting might not be the right word because we are running around trying to finish up packing anything else we could need. Food cans, tools, essentially whatever we get our hands on. We want to be sure that we took everything we could possibly need. We're running out of time. Damn it, where did I put my belt? I'm sure we forgot about something. We're almost ready. We lost the knife. We're counting the money. We're leaving the room in a complete mess. So, we made it to the train station. We're singing all the songs we know and making up new ones as well. Everyone is so excited. Finally, at around 3 a.m, we go to bed. I wonder, what is awaiting us when we get there? What will we see? How far will we make it? I hear the rest of the group breathing peacefully and it's snowing outside. Okej, okay, czyli mamy dziennik jakiegoś poszukiwacza. Mamy pamiętniki tych studentów. Mamy jakieś artykuły i raporty. Dobrze, chwila. Sprawdźmy na mapie w takim razie. Patrzę na północ. Wow, tu ja się zabiegłem nieźle.
To jestem tutaj w takim razie, tak? Jak ja się dostałem? To musiałem tu pójść, skręcić tu, wyjść tu. No dobra. No dobra, 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 dobra. To w takim razie to teraz idziemy na północny zachód, czyli jakoś tędy. Żeby tylko nie spotkasz tego chłopaka z czerwonymi śladami. Kurczę, jak już dłużej trochę się w to gra i ma się ciągle ten szum w uszach i ten cały klimat, że ktoś za chwilę może cię gonić. Te, coś tam jest. Dobra. Zakładam, że jesteśmy tutaj. Eons. That's how long I spent suspended in nothingness. Okay. One time, a pale, dim glow. To słowo nigdy nie wyróżni z dobrego. I felt as if some consciousness started soaking through an orange cloud into my brain, dripping with heavy drops, not letting me pass away nice and peaceful. I fought with myself. I had not strength to open my eyes, and finally. After processing this situation on and on, I realized I have no eyes. Jak to nie masz oczu? Stary, jak możesz nie mieć oczu? Co oni piją na tym Uralu? Kurczę, wiedziałem, że denaturat to nigdy nie jest dobra opcja. Dzieci nigdy nie pijcie denaturatu od obcych. Spirytus może, denaturat nie. Dobra, mamy jakieś wejście deski. To jest to, co by znaczyło, że... Musimy tutaj wejść, dobra. Kurczę, powiedzcie mi, kiedy... Co tam się świeci? Kiedy graliście w grę, której nie było automatycznego... O, nie. O matko, co się dzieje? Co się dzieje? Co... O matko, nie. Ta gra jest creepy. Także niby się nic nie dzieje, ale jak już spadłem i nie wiedziałem, gdzie lecę, w którą stronę i co mnie czeka, to jest to... Dobra. Siewiersk. Miasto zamknięte w Rosji w wodzie tomskim nad Tomem. Dopływ opół pozostające w gestii Federalnej Agencji Energii Atomowej Rosatom. Założony w 1949 jako skrytka pocztowa numer 5. Prawa miejskie posiada od 5 do 6 roku. Znajdują się w nim zakłady chemiczne zajmujące się produkcją plutonu. Nie jestem pewien, ale na Netflixie, nie wiem czy o tym mieście, ale na Netflixie jest taki film, to się nazywa Secret City, o rosyjskich miastach, które były oficjalnie zamknięte dla ludzi, w których właśnie odbywała się produkcja broni atomowych. I mega jest ten film, naprawdę polecam. To chyba się Secret City nazywa. Nie wiem, czy jeszcze jest, ale... siedziba rosyjskiej jednostki badawczej do spraw zjawisk naturalnych. Nadnaturalnych, może. Naturalnych.
do 1991 roku noszącą nazwę Radzieckiej Jednostki Badawczej. Działanie jednostki dotyczącej badań nad zagadnieniem występowania katastrof naturalnych na terenie Rosji. Okej, nie jestem pewien, kto zostawił tego typu rzeczy przypięte do stalagmitów w jaskiniach Uralu. Jednakże zwiedzajmy dalej. Naprawdę boję się, że zaraz wyskoczy ten taki pan o palących się stopach, więc... A czy to się da zapisać grę? Nie, Jezu, to znowu jak mnie coś utłucze. Spierdzielaj, dziadzie! Olka, to było tak, że to miasto było zamknięte dla ludzi z zewnątrz. Tam normalnie wszyscy sobie żyli szczęśliwi w pyle atomowym i tak dalej. Bardzo fajny film, polecam. Okej, dobrze, więc nie wszystko stracone. Czy powinien był wyłączyć w tamtej chwili latarkę? Być może. Czyli rozumiem, że przy każdym tym punkcie... ...do którego mamy... Ja pierdzielę... ...do którego mamy dotrzeć... ...znajduje się jakiś... ...jakieś coś, co chce nas zabić, tak? O Jezu, nie. Płaczące kobiety czy dzieci i chodzenie po ciasnych korytarzach to nie jest coś, co lubię. 21, okej, następny. Uff. 21N. Teraz chciałem się zrelaksować, piątkowy wieczór. Co tu się odpierdziela? Świeczki? Sobie jaja robicie ze mnie? Dobra, bierz zdjęcie, spieprzamy. Nie da się zabrać. Co to ma znaczyć? I could not come across any trail. The tracks came and went as if someone was playing with them, as if the victims were moving. And as soon as I was almost sure I had seen something and I would find something new behind the next tree, the trail suddenly went cold. I had no idea what was going on. Finally, I reached a small meadow. There I found a bound journal, as if someone left it there on purpose. The journal belonged to the members of the expedition. They wrote down their thoughts and observations. Note, there were also some obscure entries, probably taken down in the dark, concerning the situation they were in. This could shed some new light on the case. I am attaching the journal to this report. We have to control the conduct of the investigation, and at a certain point stop the information flow. The facts concerning the incident cannot be made public in any way, shape or form. Okej.
Dobra, czyli... To za dźwięki? Ja sobie serdecznie wypraszam takich dźwięków. Dobra, czyli musimy się teraz tutaj dostać. I czekajcie, czy te namiary, które teraz tutaj mam, 39, 21, to jest gdzieś w pobliżu? 21, 77. To byłoby tutaj. Czyli musielibyśmy wrócić jakoś. Czekaj, co tu jest w ogóle? Lekka klaustrofobia mi się włącza. Wyjść stąd chcę. No ale podtrzymuję, że pomimo tego, że gra ma już 6 lat, to wygląda całkiem nieźle. Dobra, weszliśmy. Chyba. Światło. Nie, chwila. Znowu jestem w punkcie. Okej, nie panikować. Da się stąd wyjść. Tu obchodzimy sobie to naokoło. Tu dochodzimy do świeczek. Tędy się da wyjść tu. Ale tędy nie wyjdziemy. Co ja tutaj robię? Dobra, włączmy latarkę. I w takim razie wrócić. Jeszcze raz. Idziemy teraz na wschód. Coś mi nie pasuje, powinniśmy iść na południe. O Jezu, to będzie gra pod tytułem Gubimy się w jaskiniach. Teraz idziemy na południe. No i tutaj na przykład, czy bohater potrafi skoczyć? Czy bohater ma nogi? Czy tu się skacze w tej grze? Po prostu jak ja nienawidzę, kiedy nie jestem pewien. Przypisanie klawiszy. Bieg, kucanie, użycie, przybliżenie. Nie. Ruch w prawo. Ruch w prawo, tak, skacz, nie. No dobrze, bohater nie potrafi skakać. Więc musimy użyć sprytu. Jezus Maria, jeszcze mój pies śpi i warczy przez sen. O Jezu. Kurde, znowu tu jestem. Dobra. Trzeba chyba obejść i sprawdzić wszystkie opcje. Okej, tu jest coś do góry. Okej, tu byliśmy i tu nie powinniśmy byli iść w
dół, tak? Jasny gwint, no. Jak stąd wyjść? Czekaj, czy to... Znaczy, jak psa nie słychać, to... Bramka szumów działa. Grzybki! Grzybki! Użyj grzybków. Nie. A, okej, okay, dobra. Tu jest jakieś wyjście. No dobra. Kurczę, przypomniała mi się taka gra jeszcze kiedyś była, że toczy się na jakimś rosyjskim lodołamaczu, który się zatrzymał i coś nas po tym statku gania i ogólnie klimat jest taki, że główna postać po prostu zamarza i trzeba co chwila znajdować sposób, żeby po prostu nie zamarznąć. Wyjście po prostu na zewnątrz statku jest życzeniem śmierci. Okej, wyszliśmy. Wyszliśmy i coś się tam za rogiem już odpierdziela. Patrzymy na południe. Wyszliśmy stąd. Jedzie na 21.77. Co by znaczyło, że w tym miejscu, gdzieś tutaj, i to jest chyba właśnie to. Dobrze. Mam nadzieję, że te współrzędne to nie jest oznaczenie. To jest oznaczenie namiocików. Ja verstehen. Dobrze, ale naciskam E. I co to mi daje? Otwieram mapę. Co do diaska? Użycie E. Co tam wejść, no? No jasna cholera, dobra. Mamy namiot. Dobrze, czyli te współrzędne to są współrzędne namiotów. 39. Dobra, czy ten będzie gdzieś... 77. Czyli gdzieś tutaj też był namiot, w tym miejscu. Szkoda, że nie można zapisywać sobie na tej mapie różnych rzeczy. Dobra. A teraz musimy zejść z tego i napieprzać na północny zachód. Dobrze. Idziemy sprawa na południe teraz, ale... Ach, chyba powinniśmy byli iść na północ. Nie, ale... Przez jaskinie. No dobra. Spróbujmy, to nie jest ta sama jaskinia, co ja... Nie, to nie jest ta sama jaskinia. O Jezusicku. Czy to jest ta sama jaskinia? Nie, to nie jest ta sama jaskinia i coś się już tam fajczy. Coś tu się fajczy już. Już,
Ku Klux Klan zadbał o miłe, po prostu miłe przywitanie tutaj. Palą się krzyże. Czyli ja przyszedłem tędy w to, teraz przyszedłem tu, idę w to i muszę tu skręcić w lewo. Tylko czy na pewno... No dobra, no ktoś chyba zapalił dla mnie te latarnie, nie? Kurde, to jak w Skyrimie, nie? Do której jaskini nie wejdzie, tam się zawsze będą palić jakieś świeczki. Kto te świeczki zapala? Kto dba o to, żeby one się ciągle paliły? Tak, wejdźmy głębiej do jakiejś jaskini. O, i proszę, ognisko się już pali, ciepło to na pewno jest, więc nie ma się co przejmować, nie ma się co bać. Na pewno jesteś bardzo pozytywnie nastawieni ludzie. Rozpalili ognisko specjalnie dla nas. Nie ma się co obawiać. Nie ma to nic wspólnego z żadnymi duchami, demonami, kanibalami. O matko. I got a bad feeling about this. No to ktoś sobie dowcipasy porobił, kurde, rozstawiając te świeczki. Kurde, już nie wyjdę, tak? O! O, zacząłem się. Nie, nie zacząłem się. O, wyjść nie mogę. Kurde, nie mogę wyjść. Kurde, ta gra jest po prostu na miarę cyberpunka. Znalazłem buga. Nie mogę wyjść, przykro mi. Muszę wyjść do menu głównego. Polacy, wiadomo. Czegoś nie tknął tu z pitolą. Dobra, czy da się tam dojść w inny sposób? Wszędzie będziemy napieprzać tymi głupimi jaskiniami. Ale spróbujmy teraz pójść inną jaskinią. To na południe, tak? Tak. Tu? Nie, 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 nie. Oczywiście. Mamy przed sobą największe wyzwanie dla człowieka Homo sapiens. Powalone drzewo, nie można przejść. Dobra, idziemy dalej. Nie no, bez jaj tutaj też nie można przejść. Nie wejdziemy tutaj. Czyli mamy... Czyli niby mamy wybór, ale go nie ma. No skoro twórcy tak chcieli. Między tymi sosenkami to też nie pobiegamy za bardzo. Bo jak wiadomo, sosny to są jak takie betonowe progi zwalniające. Nie przejdziesz. Choćbyś się usrał, to nie przejdziesz. Tu kamienie, też wyzwanie po prostu dla człowieka, który nie potrafi skakać, to jest absolutne już zenit możliwości. Dobra, to wchodzimy z powrotem.
Bieg przełajowy w Transylwanii, no. To było coś. Pewnie nie wszyscy wiedzą, ale jak miałem czas, znaczy nadal biegam, ale startowałem w zawodach. Teraz jak jest ten cały wirus, to ciężko startować w zawodach, ale wziąłem udział właśnie w biegu w Transylwanii. Bardzo fajny bieg, bardzo polecam. Rumunia, piękny kraj i chcę wrócić do niego. Ale pamiętam jak rozdawali pakiety. I pamiętam jak rozdawali te pakiety i był gwizdek w pakiecie. Ja się pytam, po co jest ten gwizdek? A oni powiedzieli, że jak niedźwiedzia spotkam, żebym go odgonił. Więc tak się trochę zdziwiłem, że jak niedźwiedzia? Jak na trasie, że biegniemy i może... No. Na szczęście tego roku nie było niedźwiedzi. Ale widziałem zdjęcia z jakichś lat kolejnych i rzeczywiście tam niedźwiedzia ktoś sfotografował, że był na trasie. I można takiego niedźwiedzia sobie spotkać. Tak jakby niedźwiedź był moim ostatnim zmartwieniem podczas tego, co się działo w tej Rumunii, ale... Ale fajna rzecz, polecam. Polecam, jeżeli ktoś lubi wyzwania i zajechać się konkretnie przez całą dobę poruszania na własnych nogach, w gradzie, w śniegu, to jest fajna rozrywka w sumie. Dobra. Kurde, ta latarka to naprawdę... Za wiele to ona mi tu nie daje. Co to tam? Co tu? Grzybki jakieś, okej. Okej, chciałem zobaczyć grzybki i już nie mogę się wrócić. Mogę? Mogę. Dobrze, więc chwilę. Jesteśmy w tej jaskini. Nie, w tej jaskini. Tu przeszliśmy, tu. Kierujemy się teraz na północny. Powinniśmy się równo kierować na wschód chyba. Czyli... Czyli tu bardziej tam, tak? Nie, zły to był krok. Zobaczmy dalej. On lekko siada na głowę ta gra, muszę wam powiedzieć. No dobra, ja chyba już to jest zupełnie... Zejdę w tej jaskini. Kurde, latarka gówno warta jest, no. Kurde, no co jest? Dobra, chwila. Od początku. Nie panikować, znaleźć wyjście.
Kurczę, no... Zechciało mi się łażenia po jaskiniach. No i ja pitole. Kurde, no nie wyjdę stąd, no. Kurczę, wy tam sobie widzę świetnie dyskutujecie, a ja tutaj mam problem z wydostaniem się z pieprzonej jaskini, no. Co my chciałem, to mam. Nie, 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 nie. Nie zgadzam się na to. Kurde, no gdyby tylko bohater miał ręce i nogi i potrafił skakać, no. Dobra, jeszcze raz. Chwila, może kompas otwórzmy i spróbujmy się zorientować. Idziemy. Lewa ręka. Lewa ręka. Zawsze jak w Wolfensteinie się szukało sekretów, to trzeba było na lewo i klikamy. Kurde, zaraz zacznę wpieprzyć te grzyby tutaj. O, jest. Totem. Totem. Ktoś wciągnął tutaj jakiś pieprzony totem. Jest karteczka. Group of Mansi people. They have weird tools. I think they're for hunting. We've also encountered local hospitality when we were not allowed to enter the railway station because we were singing too loud. But we received a very warm welcome from the local school. We had a bit of time, so we met with the students and told them about our expedition. When we reached another station, some drunk accused us of stealing his wallet. Police got involved, but luckily, after some explanations, the whole thing got sorted out. We spent the whole night in the train speaking about love, religion, politics. When we felt tired, we went to bed, but since the compartments were not closed, we decided to keep watch and switched every couple of hours. There are moments when I doubt whether we are ready for such an expedition. Disturbing thoughts are haunting me. Maybe we misjudged our capabilities. Others say we'll make it, but I'm afraid. I have a bad feeling about this. As if a shadow of fear was breathing down my neck. I cannot explain this. It's time to take a nap. A jest polski dubbing do tego? W sumie, czy tu jest opcja języka? No, nieważne. Dobra, jesteśmy tutaj, czyli teraz musimy kierować się na wschód. Chcą skakać tutaj. A. Aha. Czyli znowu jesteśmy... Trzeba było iść naokoło. Trzeba było iść naokoło. Ale dobrze, teraz już wiemy, że... Jak to jest, że ja teraz od razu widzę już to? A wcześniej jakoś nie dane było. Dobra, na wschód idziemy.
Tędy nie przejdziemy. Znaczy, idziemy dokładnie w przeciwnym kierunku, w którym chcemy iść. Nie, no tak, no. Wiem, co to jest mroźny dubbing, tylko mi chodziło o to, że nie wiedziałem, że można wybrać sobie. Jest jakaś karteczka z napisem E czy coś? Naciśnij E, jest. Tajemnicze światła nad kosmodromem Swobodny. W nocy z 4 na 5 lipca zanotowana seria tajemniczych zdarzeń na niebie w okolicy kosmodromu Swobodny. Świadkowie relacyjne już widzieli jasną pomarańczową kulą, która kilkakrotnie przeciąła niebo nad miastem, poruszającą się bardzo chaotycznie. Natomiast zmieniając kierunek lotu, w końcu zatrzymała się na kosmodromie, po czym zniknęła. Okej. Specjalista do spraw lotnictwa major Gierka potwierdza, nie jest możliwe, aby jakikolwiek znany nam obiekt latający mógł poruszać się w taki sposób. Wojskowi i obsługa kosmodromu, w której odpowiedzi na nasze pytania zdecydowanie zdystansowali się do zdarzenia, informując, iż nie odnotowano żadnej aktywności w tym rejonie, jak również nie przeprowadzono żadnych testów. Dobra. Czyli mamy... Gdzie ten, nie, gdzie wyszliśmy? Czy powinniśmy byli wyjść tutaj? Czyżby ktoś na mijaczek namro... O ja pitole, nie mówcie mi, że wyszliśmy znowu. Dobra, da się przynajmniej zapisać grę tu. Czemu nie zapisuje gry? Jesus, w tej grze jest fast travel. O matko bosko, no to trzeba było tak od razu, proszę państwa, no tak nie można robić ludziom. Dobra. To... Kurczę, Marcin Gwóźdź, Mariusz Popek. Matko bosko, co się dzisiaj dzieje? Ile ludzi tutaj? Mamy to, mamy to, dobra. Chwila. No tak, ale to trzeba pisać i mnie wywoływać, żeby mi pomóc, bo ja biedny człowiek jestem. Dobra, no to kurde, no bym chciał spróbować to miejsce, ale może mamy jeszcze pół godziny, to może sprawdźmy. O,
U mnie się zaczęła chyba impreza. Ja tu słyszę, że mam w tle jakąś awarię. A już żeśmy zwiedzili kawałek tego landu zimowego i chyba będę kończył na dzisiaj, bo mam awaryjną pobudkę. Muszę istoty w moim domu, więc pozwolicie, że dzisiaj już zakończę tę oto grę. Dziękuję wszystkim za przyjście i będziemy się widzieć za tydzień. Więc cześć, trzymajcie się. Nie wiem, czemu czat przez cały czas nie był włączony na wideo. Teraz dopiero zauważyłem to, ale następnym razem to poprawię. Więc dzięki wielkie i trzymajcie się.